Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar. Ja witam was w pierwszym odcinku i prawdopodobnie jedynym odcinku z tejże gry, chyba że mi się super bardzo spodoba. Jest nią Camper Jumper Simulator, jak widzicie na ekranie. Jako że ma to związek po części z moim hobby i sam ten tytuł mnie zachęcił do włączenia tej gry. Karawaning, kampery, przyczepy kempingowe i te tematy. To skakanie, to tak sceptycznie jestem nastawiony, bo to nie ma latać. To jakby skoczyło i z czymkolwiek się zdarzyło, zaraz się rozpadnie. Więc przejdziemy do samego gameplaya. Gra, zakładam, jest polska. Otrzymałem ją od wydawnictwa Playway. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do samej rozgrywki. Wybierz trasę. Ta wygląda fajnie. Nie. Ja chcę z wodą. Takie coś. Pojazd, autobus szkolny i kamper. No kamperem pojedziemy. Amerykańskim, ale kamperem. I zobaczymy, co mnie czeka. Dobra. O, wyzwanie. Zniszcz uszkodzonego tripoda, cokolwiek to jest. Aktywuj niebieskie kryształy, zdobądź przynajmniej brązowy medal, unikając promieni tripodów. Zniszcz uszkodzonego tripoda. A tutaj zdobądź przynajmniej brązowy medal, unikając tego czegoś. A nie, to są promienie tego czegoś. Dobra, nieważne. Weź gwiazdkę znajdującą się nad jaskinią. Wykonaj front flipa. Ciekawe jak. Nie wiem, zobaczymy. Przejdź pierwsze okrążenie nie używając mostów. To się da zrobić chyba. Dojdź do mostu nie odkrywając ludzi. Nie odrywając ludzi od urządzenia chłodzącego silnik. No, aktywuj teleport. Przyciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć. No to co? Ręczny gaz? Jakiś helikopter poleciał, jakieś beczki mi... Już się w coś wpierdzieliłem. W ogóle gra ma dziwny mankament do... To jest tripod, ojojoj. Utknąłem. Pomocy, I need help. No chyba restart, no. No to, gazu. Może teraz mi się uda zebrać gwiazdkę chociaż. Ale dziwny... O, widzicie? Już się zaczyna rozpadać. Już mi coś bokiem wyszło. No, prawie front flip. Ale znowu mi się nie udało przeskoczyć. Ale... Czekajcie. Tak, żeby jego... tych laserów... Kurde, już mnie miały lasery. A mogę to uszkodzić? Nie. What? Co to było? Dobra, nieważne, jedziemy dalej. Dziwnie myszka wygląda. Nie powinno jej chyba tu być. O, ja widzę tutaj. Jaki blur dziwny. A. Dobra. Chyba ogarnąłem. Na W i na S jest pochylanie do przodu. A na tym. Tam coś jest? Chyba nie. Chyba mnie tu nie powinno być. W ogóle patrzcie, jak ten kamper już jest tak zniekształcony. Dobra. A gdzie my w ogóle jedziemy teraz? Czy to się... Dziwnie to wygląda. Nowy rekord driftu. I znowu. Znowu zamiast S naciskam W i kontrolem jak z GTA. No, tu nie podjadę. Ja nie podjadę. Dobra, jeszcze raz. No, jedziemy. Czy to Sinsu Nimo? Prawie. Gdyby nie te drzewa po drodze, to byłoby idealnie. A tu jest koniec mapy. Ej, czemu on mi... Co się dzieje? A, zdecydowało mnie. Dlaczego? Ale może ja nie chcę. Przeskoczę. No. Dobra, jedziemy.
Usmażyliśmy się trochę. Tu jest jakiś helikopter. O o. O o. Ups. No, musiałem wydachować. Aha, do przodu się gorzej rozpędzałem niż do lewej strony. Patrzcie, ej, tu jest skocznia, chcę skoczyć. A to jest drugi tripod. Czy jak to się tam zwało? Ale ja w ogóle tych celów nie realizuję. Ale o co tu chodzi? Ja chcę to coś zebrać, to tą gwiazdkę tam na ekranie. Czekaj, on tu w prawo jedzie. Się da w prawo jechać. No, model sterowania nie jest nadzwyczaj dobry, więc trzeba się przyzwyczaić. Co to? O, mam gwiazdkę. Nie, to jest moneta. Nie gwiazdka, gwiazdka jest niebieska. Ale ten blur jest mega dziwny. Mieliśmy mostu nie używać. Trudno. Będę miał monetę przynajmniej. A, tu się trzy okrążenia robi. O ja. Ja chcę. Ja chcę gwiazdkę. Dawaj gwiazdkę. Monetę. Czemu mam cały czas gwiazdkę? Co to jest za takie brązowe coś dookoła mojego mojej tarczy? A to jest chyba naładowanie jakieś czy coś? Nie wiem. No. No, wyjeżdżamy. Jedziemy dalej. Nie ma czasu. No. Oh, damn it. Coś mnie ślepi. Ło. Ale mam monetę. Co to zielone? Co to jest? Co to? Co to? Aha, nic. Dobra. Jedyneczka. Tam była gwiazdka, którą mieliśmy aktywować. Dobra. Jedziemy dalej, chyba tutaj. Z naciskiem na chyba. No, po gwiazdkę nie trafiliśmy. Ale drifta mieliśmy. Dobra, to jest chyba na następny tripod. Dobra, trzeba go jakoś ominąć sprytnie. Siu. Dobra, to się udało. Jedziemy 200 na godzinę kamperem, co jest niemożliwe. Dobra, jest możliwe, ale nie u nas. Ale przynajmniej w monetę trafiłem za pierwszym razem. Dobra. Wyjeżdżamy. Ty, będziemy mieli prawie wszystkie monety. Jeden plus. Na pierwszym okrążeniu. A, to zrobiliśmy już okrążenie. To działa mi na monetę. Nie, nie. A, dobra, wszystko jasne. A. No. Dobra, to ty dawaj, 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 bari paruski. Musimy idealnie w tą monetę wycelować, bo ja inaczej w nią nie wskoczę. Bo ziomek się już tam denerwuje na... Stresuje się. I mamy 10 monetek, ładnie. Nie. Spalę się. Dobra, walimy drugie okrążonko. Ło, prawie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie tutaj. Andrzej. Nie do wody. No i poszedł na dno jak kaczka. Czemu aż tutaj mnie zrespiło? Ja nie chcę tutaj, może co? Drzewo. Tak jest, w drzewo. O to mi chodziło.
Nie no, nie o to mi chodziło, ale po prostu lepiej było w drzewo jechać niż... Ciekawe, do ilu mnie to rozpędzi. 220 Fomax. A ja chcę... Ziomek chodzi po tym kamperze w ogóle. Ten... Dio, coś tam. Ja chcę gwiazdkę jakąś zdobyć. Jak to zrobić? Co to jest? Co to? Co to? Nie, to tak nie działa. Ale ja chcę wjechać do góry gdzieś. Czekaj, tu gdzieś musi być gwiazdka. Ja nie wiadę. No dawaj. No, szukamy gwiazdki. Gdzie jest gwiazdka? O. Póki jeszcze jakąś przyczepność mamy, to trzeba się ratować na ziemię. Dobra, to nie ma gwiazdki. Gdzie jest gwiazdka? Idealnie, perfekto. O, tam jest gwiazdka, już widzę. Ja co do gwiazdki. Gdzie jest ta gwiazdka? Gwiazdka, dawaj, gdzie jesteś? Halo. Gwiazdka? Ja chcę tam do góry. Tam, tam, tam. Nie wiem, jak wy to widzicie. O, wyhamowałem. Dawaj, dawaj. Jedziemy. Dawaj, dawaj. Przed czerwonymi. No nie jest to jeszcze tak zbytnio dopracowana gra, ale coś z tego będzie. Może kiedyś. Teraz wsteczny. Ja myślę, że... Albo dobra, przejdziemy wszystkie trzy. Może się to uda mniej więcej szybko zrobić. Nie wiem, czemu gra mi śmiesznie ogranicza klatki. Co to jest? Teleport jakiś? Czekaj, mogę tu wjechać po prostu? Urządzenie nie jest aktywne. No cóż. Nie wiem, jak to aktywować. Pierwszy raz w ogóle takie coś widzę. Tu się da na skróty chyba pojechać, nie? Czy mi tego nie zaliczy? Aj, 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 aj. Ups. Ja chcę to coś tam zdobyć. Ale nie aż tak daleko. O, 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 o. Oj. Ja chciałem tam. Dobra, jedziemy do celu. Trzeciego okrążenia. Skrzydła nie działają przy spadaniu w dół, ale okej. Okay. Znaczy w takim spadaniu pionowym oczywiście. A nie... Tam była gwiazdka. Nie mam ani jednej gwiazdki, no. O, zjedź z tej skały. Turbo nie bierzemy, bo się rozbijemy. Nie wiem, o co chodzi z tym Dio coś. No, ale kamper nie jest w najlepszym stanie. Muszę stwierdzić. Co to? Meta. A czemu mi tego nie zaliczyło? RIP. No to jeszcze raz. Jedziemy tak normalnie. Ups. No, ja powiedziałem i... Pojechałem.
O, hamuj, hamuj, hamuj. Nawrota, gaz. I lecimy prosto do mety. Znaczy, no. Naciskiem na prawie. A, patrzcie, mi prawie Driftor wyszedł. No. Nie, nie, nie. Tak myślałem. Da się tu wyjechać z powrotem? O, udało się. Wyrobiłem się. Jej. No, w strasznym stanie jest przód. Nie ma co ukrywać. Przyznaję się, doprowadziłem do tego czegoś. Ale to dlatego, że nie ogarniam tego sterowania. Gram to pierwszy raz. No i... Ajajaj. Nie będę już to grał, bo ja nie lubię niszczyć takich ładnych pojazdów. Co to było? Nie, to dziwne. No, redukcja. Redukcja, dedukcja. Co to jest? Czemu to tak ślepi? Będzie nitro? Wow. 190, tak od razu jeszcze biegów szukał. No. Nie wiem, co się stało, ale okej. Okay. Nie udało mi się żadnego zrobić. No cóż, odsunę cztery kartki. A nie, udało mi się, patrz, tej, tej. Dobra, nieważne. Ja już nie chcę. Nie, nie lubię niszczyć. Dobra, no to tak, komuś odcinek spodobał. Może oczywiście zostawić łapeczkę w górę, to naprawdę motywuje do roboty, chociaż odcinek dzisiejszy był troszkę dziwny, moim zdaniem, cichy. Ja się za bardzo skupiałem na tym, co mam tu robić tak naprawdę, bo nie ogarniam tej gry. Dwa. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco, możecie zostawić tego suba. Zachęcam do tego. A po trzecie, to jest chyba ostatni odcinek w takiej formie, że nagrywam i wrzucam. Od teraz będę chciał zmienić trochę styl wrzucania moich filmów z gier. Zmienić to na bardziej pocięte materiały i wycięte elementy, które są istotne w grze. A mam też w planach, jeżeli się uda, nagrywać Mafię 3, ale to jeszcze daleka przyszłość. A ja na razie dziękuję wam za uwagę, zapraszam na kolejne moje produkcje. Na razie, cześć, trzymajcie się, yo!